Lato na Ludowo to cykliczna impreza organizowana co roku w gminie wiejskiej Kłodzko. Od paru lat za sprawą Dzisławy Gębskiej, kierownika zespołu ludowego Marzenie gminy Kłodzko, impreza ta organizowana jest żelaźnie i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród okolicznych mieszkańców. Uważam, że to jest promocja ludowości, że jest to promocja folkloru, jest to promocja ludzi, dla których folklor jest miłością, dla których kultura ludowa jest pasją. No wymyśliłam taką fajną imprezę, no i mam dobrych ludzi, którzy pomagają to organizować, bo sama bym tego nie zrobiła. I pokochały to zespoły ludowe, przyjeżdżają z całego Dolnego Śląska, przyjeżdżają fani zespołów ludowych. No i tak jest bardzo sympatycznie, możemy się spotkać, porozmawiać, poprzytulać. Nazwa Lato na Ludowo jest związana z listą przebojów Radia Wrocław. Tak, marzenie było na liście przebojów po roku chyba śpiewania. No i właśnie tą imprezę chciałam, żeby te zespoły, które z nami się spotkały na liście i z którymi rywalizowaliśmy, no to tak sobie pomyślałam, to może popatrzymy na siebie, spotkamy się, to na pewno poznamy się i pokochamy. Na scenie występowało 21 zespołów ludowych z Dolnego Śląska i nie tylko. Niektóre z występujących zespołów brały udział w liście przebojów ludowych Radia Wrocław, którą prowadzi w radiu w każdą niedzielę od 7 do 10 Małgorzata Majeran-Kokot, która również została zaproszona przez organizatorów do poprowadzenia występów zespołów ludowych Lato na Ludowo w Żelaźnie. Moja praca polega na tym, żeby docenić wszystkie zespoły działające na Dolnym Śląsku i gdybym wyróżniła którykolwiek z nich, to byłaby moja zguba, dlatego że wszyscy tak samo ciężko pracują, wszyscy poświęcają swój czas, energię, często własne pieniądze, więc muszę i chcę doceniać naprawdę wszystkich i te małe zespoły, które czasami śpiewają a cappella bez muzyki i te wielkie, które mają duże kapele, które śpiewają, tańczą w oryginalnych strojach ludowych. Wszyscy są ważni dla podtrzymywania tradycji na Dolnym Śląsku. Nazwałbym to bardziej tak, jak wybrzmiewa z tych różnych pieśni, piosenek, lato z folklorem. Piękna impreza, ważne, że kontynuowana i w tym roku widać, że przyjechało kilka zespołów z młodzieżą, z młodymi ludźmi, małymi też dziećmi. I to jest fajne, fajnie, że to jest tutaj właśnie w Żelaźni. Mieszkamy w Rytrze, gdzie obowiązuje jak gdyby tradycja górali nadpopradzkich. To trochę inny rodzaj górali niż podhalańscy czy pienińscy, ale mamy swoje tradycje, opieramy się głównie na tradycjach tych górali, którzy tam są, nasze są już przyśpiewki, nasze maniery tanieczne. Wszystko co jest, to jest zaczerpnięte z jakiejś historii, kultury, tradycji. My nic nie tworzymy, my tylko odtwarzamy. Na przykład u nas wzięło się to z tego, że w naszym regionie jest bardzo dużo takich różnych kapel góralskich i również nasza, powiedzmy nasza cała rodzina generalnie też kultywuje tą tradycję. Gramy w różnych zespołach góralskich. No i tak się zaczęło, że mama tutaj zaczęła prowadzić w szkole podstawowej w Rytrze zespół góralski. My dołączyliśmy jako grający. I tak to się toczy przez kilka dobrych lat już. Piękny Kraków Brzeski, bardzo mało znany folklor Krakowiaków Brzeskich, tak jak sama nazwa mówi, wokół Brzeska kwitł ten folklor. Opracowanie tego układu to wspaniała choreografka, dziś 96-paroletnia pani Janina Kalicińska. Myślę, że koncert się udał, jesteśmy zadowoleni i teraz idziemy biesiadować. Mamy piosenki z różnych regionów Polski, dzisiaj zaprezentujemy 5 piosenek. Będą to kolejno pierwsza piosenka, gdzie źródlana woda, ona jest, rodowód ma swój z regionów Lubelszczyzny, Wysoki Zameczek, następnie Wesołe jest życie przy każdej kobicie, kolejna piosenka Bolero miłości i na zakończenie 7 czerwonych róż. Organizatorem tego wydarzenia była również parafia świętego Marcina w Żelaźnie, która Lato na Ludowo tradycyjnie rozpoczęła mszą świętą w tutejszym kościele. I dodałem do tego, jeszcze do tego Lata na Ludowo, spotkanie ze świętym Marcinem. Dlaczego? Ponieważ 11 listopada jest już jesień, może spotka nas zima. Taki charakterystyczny element Lata na Ludowo tutaj w Żelaźnie to jest to, że tutaj są takie księdza proboszcza specjały prezentowane, ogórki małosolne z miodem.
Tak, z miodem i kolorowym smalcem jeszcze. Dlaczego kolorowym? To właśnie biało-czerwony, barwy narodowe od razu. Ja mówię, minia spożywcza. Dodają one animuszu, apetytu, pobudzają kubki smakowe, żeby się zjadło jedną kropkę, patrzymy na drugą, trzecią. Ja nie liczę. Oprócz występów zespołów ludowych w programie imprezy było wielkie grillowanie z kuchnią strażaka. Odbył się również pokaz samochodu rajdowego strażackiej drużyny rajdowej z Żelazna. Dla najmłodszych przygotowane były dmuchane zjeżdżalnie i jazda konna na kucykach. Nie zabrakło również domowych wypieków tutejszego koła gospodyń wiejskich, jak również stoisk artystycznych, również z Centrum Integracji Społecznej Gminy Kłodzko. W trakcie trwania imprezy odbywało się losowanie fantów przygotowane przez Zespół Ludowy Marzenie Gminy Kłodzko. Za rok na pewno w Żelaźnie się spotkamy, a trzeba przypomnieć, że Lato na Ludowo odbywało się wcześniej między innymi w Roszycach. Tam pani Zdzisława zaczęła organizować te spotkania zespołów z Dolnego Śląska. No i tak jak mówię, przez poszczególne lata udawało nam się także gościć zespoły i spoza Dolnego Śląska i z zagranicy.